James ma meeting, więc muszę mówić cicho. No właśnie otworzyłam drzwi kurierowi do tych wielkich pudeł. Więc czekam, aż jaśnie pan skończy meeting i otworzy, pokaże mi, co jest w środku. To są te pudła, o których mówił, że się boi mojej reakcji. Więc zobaczymy. Miserable. Why are you miserable? Because I'm miserable. Why are you miserable? Because I can't motivate myself to work. Why can't you motivate yourself to work? Because I'm... my headspace is not... I can't, see? This is not going to be my day. Her day is apparently, if you can't see already, gifts. Because I'm... Mm-hmm. Shut up! Gifts. This is how hard she works. I'm only kidding, she does lots of hard work. Siemano, słuchajcie, zawinęłam się w mój udół, bo siedziałam w zwykłej bluzie, mam tu ogrzewanie na maksa. James wchodzi tutaj do pokoju i mówi, że jest sauna, a mi zimno. Tyci się obawiam. Bo co prawda ja nigdzie nie wychodziłam, ale wiecie, James wyskakiwał gdzieś tam coś załatwić. Teraz zresztą pojechał, bo zadzwoniłam do... Bo przychodnia, jak już mi zrobi receptę, to wysyła od razu na drugą stronę budynku do apteki. I dzwoniłam, że nie chcę wychodzić z domu i czy mogą zrobić wyjątek i że ja nie odbiorę. Oni się zgodzili, więc właśnie pojechał. Miejmy nadzieję, że po prostu, nie wiem, zmęczenie, siedzenie w domu, czy cokolwiek się nam nie odbija, a nie nic innego. Bo byłoby niefajnie. Ale po prostu jest mi zimno, nic więcej, więc się nie stresuję. Na pewno nic mi nie jest. Ale się właśnie tutaj przy biurku zawinęłam na maksa. Na szczęście, a w ogóle żeby było śmiesznie, po tamtych dwóch paczkach, które wam pokazałam, przyszła potem jeszcze większa, która by te dwie zmieściła i jeszcze raz podejrzewam. Ale na szczęście nic w nich nie było takiego. James po prostu lubi mnie straszyć. Więc spoko. Tak mam dzisiaj brak motywacji do pracy, że to jest szok. Masakra. Ja zazwyczaj nie mam problemu się zmotywować do pracy z domu, natomiast dzisiaj siedzę przy ekranie i przy laptopie i tylko odpisuję ludziom i odpisuję na maile, bo nic kreatywnego, jeśli chodzi o kod, nie mogę wyprodukować. Strasznie fajnie, bo będę miała wtedy do ponadrabiania. No ale co zrobić, taki dzień, tak? Nie wszystko zawsze jest idealnie, może sobie pójdę herbatę zrobię. Dzień dobry, się z wami. Kolejny dzień. Piątek, piąteczek, piątunio, jeśli mi się dni nie mylą. Ostatni dzień pracy. Ja wyskakuję na chwilę. Bo tak jak wam wcześniej mówiłam, ja praktycznie cały dzień nie wychodziłam z domu nigdzie, w ogóle, zero. Ale jadę do polskiego sklepu, bo chcę parę rzeczy. Bo do supermarketów takich, wiecie, porządnych wielkich sklepów spożywczych nie chodzę. Zresztą zrobiliśmy zakupy w zeszły piątek, więc James dopiero jutro podjedzie po jakieś świeże warzywa i owoce, bo tak to wszystko mamy. Ale jadę do polskiego sklepu teraz, bo w weekend jest zawsze pełno ludzi, a już mam taką obcykaną godzinę, gdzie wiem, że jak pojadę, to nikogo nie ma w sklepie. Albo może trafię na jedną osobę. Więc dlatego jadę teraz szybciutko, żeby właśnie być jak najbardziej z daleka od ludzi. Mam ze sobą oczywiście sanitizery. Ja za bardzo twarzy nie dotykam tak czy tak, więc to akurat nie jest mój problem. Wrócę do domu, to oczywiście wytrę wszystko, klucze, telefon. Nie to, żebym miała paranoję, bo nie. No ale nie chcę złego kusić. Więc z racji tego, że wychodzę, no to dodatkowe środki ostrożności. U nas nadal nie ma, wiecie, takiego odgórnego zakazu wychodzenia, jak na przykład w Polsce, we Francji czy we Włoszech. My jeszcze możemy wychodzić, natomiast właśnie jest praktykowany ten cały social distancing, więc spoko. Dlatego właśnie jadę w takiej godzinie, w jakiej jadę, żeby właśnie było jak najmniej ludzi. Wejdę, wezmę co muszę wziąć i wyjdę i wracam do domu.
I jedynie co, to przejdę obok jeszcze jednego sklepu i ocenię, jeżeli będzie dużo ludzi w środku, to wrócę z powrotem do samochodu. Jak będzie pusto, to wejdę jeszcze po dwie rzeczy. Ale tak, to jestem bardzo, bardzo ostrożna. W ogóle wychodziłam teraz z domu, James tak na mnie spojrzał. No chorą wyglądasz. Nie. No, a co do wczoraj, to zresztą jak widzicie i słyszycie, jest mi dzisiaj o wiele lepiej. Wczoraj myślę, że po prostu miałam po prostu słaby dzień. Nie wiem, czy to od tego właśnie ciągłego siedzenia w domu, czy od czego, ale tak jak wam mówiłam, było mi bardzo zimno. Byłam taka trochę drowsy. No, taka śnięta ryba ogólnie. I tak mi było, no, ogólnie średnio, aczkolwiek, tak jak wam właśnie wczoraj mówiłam, że to na pewno nic złego, nie ma co się martwić. Na pewno mi przejdzie, no i przeszło. Więc po prostu taki słabszy dzień. Wczoraj zrobiliśmy sobie movie night wieczorem, żeby trochę zmienić tryb. I mam nadzieję, że będzie jutro ładna pogoda, bo jeśli tak, to po prostu wsiądziemy w auto i pojedziemy gdzieś, ja tu znam różne takie odludzia, i pojedziemy gdzieś po prostu do lasu, na jakieś właśnie odludzie, pochodzić trochę, pospacerować, żeby nie siedzieć ciągle w domu, a jednak nadal, żeby, wiecie, nie być pośród ludzi, ale jednak, żeby złapać trochę świeżego powietrza, bo myślę, że może dlatego James myśli, że wyglądam na chorą, bo brakuje mi świeżego powietrza. Więc taki jest plan. Słuchajcie, jadę, żeby właśnie nie ominąć mojego okienka, gdzie wiem, że będzie pusto. Także jakby się coś działo w mieście, no to oczywiście wam nagram, zobaczymy, jak sytuacja. No, o supermarketach nie chcę się gadać, bo dostaję po prostu tyle zdjęć od znajomych i tyle telefonów, że po prostu przeraża mnie to, co ludzie robią w supermarketach, jak wykupują wszystko, jakby to naprawdę była jakaś apokalipsa. Więc troszeczkę więcej rozsądku by się przydało nadal. Ale o tym już mówiłam. Aha, a w ogóle news dzisiejszego poranka był taki, że James się dodał do, już jakiś czas temu, z pół roku temu, do facebookowej grupy naszego osiedla, tutaj, gdzie mieszkamy. No i dzisiaj rano ktoś napisał, że ma potwierdzoną diagnozę właśnie wiruska. Ale bardzo rozsądnie ze strony tej osoby, bo zamiast po prostu napisać, że tak, mamy wirusa na naszym osiedlu, to bardzo rozsądnie i przestraszyć ludzi, no to bardzo rozsądnie ta osoba napisała dokładnie, gdzie była i gdzie nie była w naszym miasteczku przez ostatnie kilka dni, żeby ewentualnie wszyscy mogli sobie sprawdzić. Także to uważam było bardzo, bardzo miłe posunięcie. Na szczęście w naszym lokalnym tutaj sklepiku nie byli, więc okej. Okay. Tak czy tak ja nie chodzę, bo mówię, no ja unikam. Dobra, słuchajcie, jadę. W ogóle jest taki wietrzysko dzisiaj, że przesada. No, Bruce się obudzi. Bruce jest, podejrzewam, bardzo bardzo obrażony na mnie, że stoi pod domem i nie jeździ. Dobra, jadę. Wróciłam. Poszło mi zgodnie z planem, bo w polskim sklepie były raptem dwie osoby i wszyscy trzymali dystans, obsługa zresztą też, więc spoko. Koło Butsa tylko przejechałam, bo tak jak podejrzewałam, jest kolejka na zewnątrz, bo do środka wpuszczają tylko chyba trzy osoby naraz. Stwierdziłam, że nie będę stać w kolejce. Pojechałam dalej. W księgarni co prawda nie było kolejki na zewnątrz, ale było widać przez drzwi i przez okna, że jest bardzo dużo ludzi w środku, więc też się nie zatrzymałam, pojechałam dalej. Wróciłam do domku, zdezynfekowałam już wszystko. James rozpakowywał zakupy z polskiego sklepu i się śmiał, że jest nieotwarta szynka. No co, no, bakterie, zarazki, ludzie. Musiałam się powstrzymać przed jedzeniem szynki w samochodzie. A teraz idę sobie zrobić kanapeczkę. James pojechał do supermarketu po takie zwykłe rzeczy jak świeże warzywa, świeże owoce, żebyśmy mieli na gotowanie na najbliższy tydzień. I co chwila mi dałam mu listę zakupów i co chwila mi przysyła zdjęcia pustych półek,
że połowa rzeczy z listy, jakie napisałam, to nic nie ma. Więc poprosiłam go, zapytałam go, czy jest na tyle luźno w sklepie, żeby mógł trochę ponagrywać i pokazać wam to, więc mam nadzieję, że mu się uda. Bo no dosłownie dostaję prawie że z każdego punktu z listy dostaję zdjęcia, że jest pusto. Świetnie. Przesada. Wypowiedziałam się już na ten temat, więc na temat właśnie wykupywania wszystkiego ze sklepu, więc nie będę się powtarzać. Ale powiem wam, że dużo mi lepiej niż było mi wczoraj, bo i mi się lepiej pracuje i się bardziej mogę skupić, więc jest spoko. Cieszę się, że to był tylko taki jeden słaby dzień. Dzień dobry, się z wami. Muszę zacząć w ogóle wrzucać vlogi szybciej i częściej, bo się zrobił, mimo że wrzucam co drugi dzień, zrobił się tydzień obsuwy pod kątem tego, co mam na laptopie. Więc będzie częściej. Idziemy zaraz na spacer, mamy sobotę. Mieliśmy jechać do lasu, ale słuchajcie, jest taki wiatr, wieje według prognozy, no bo my nie mamy żadnego mierzajka. Według prognozy wieje 15 mil na godzinę wiatr, więc faktycznie jest nieprzyjemnie, jak wyszłam na chwilę. Więc do lasu pojedziemy jutro, ma być ładniejsza pogoda, ale tak czy tak idziemy tutaj do parku się przewietrzyć trochę, no bo wiecie, ja nigdzie nie wychodziłam praktycznie, więc trochę by się przydało poruszać. W ogóle słuchałam właśnie kolejnego briefingu rządowego i słuchajcie, obliczyli, że przez ostatni tydzień, dwa tego całego kupowania, po prostu jakby był Armagedon, to że Brytyjczycy wykupili dodatkowe jedzenie i produkty, które siedzą teraz w ich domach, o wartości około biliona funtów. To jest po prostu chore, uważam, bo tak jak tydzień temu w piątek byliśmy na zakupach, to tak jak wam pokazałam, puste były tylko półki z makaronem i z papierem. Natomiast wczoraj, jak James poszedł, no to już było pusto wszędzie, ze wszystkim. Dosłownie było parę towarów na krzyż, bo sklepy dorzucają to, co mogą rano i do południa już tego nie ma. I to się zaczęło tak niedziela, poniedziałek właśnie w zeszłym tygodniu i właśnie tak przez cały tydzień jest po prostu masakra. Może w innych rejonach Anglii zaczęło się trochę wcześniej, ja mówię tutaj o naszym. I to jest dla mnie nie do pojęcia, bo mieszkamy w małym miasteczku, mamy trzy duże supermarkety i przeraża mnie głupota ludzka, jak ludzie muszą. I ja w ogóle, gdzie oni to trzymają? Nie wiem, pokupowali po pięć lodówek, żeby w garażu trzymać i trzymać to jedzenie. No bo nie rozumiem, naprawdę. Skoro większość ludzi tak czy tak robi cotygodniowe zakupy, albo takie duże raz na tydzień, duże raz na 2 tygodnie, i ewentualnie w tygodniu wyskakują po jakieś tam coś tam mniejszego, no to przeraża mnie, ile teraz właśnie sąsiedzi i reszta ludzi w naszym miasteczku ma upchanych rzeczy w domu, żeby właśnie było pusto w sklepach. To jest dla mnie, i żeby to właśnie miało wartość, znaczy no nie tylko wartość tego biliona, no to jest w całej Wielkiej Brytanii, nie tylko w naszym miasteczku, ale to jest przerażające dla mnie właśnie samolubność i głupota ludzka. My mamy tyle, że jakbyśmy na przykład zaczęli mieć jakiekolwiek symptomy i bylibyśmy zamknięci, jesteśmy w stanie przetrwać w domu, myślę, dobry miesiąc, bo tak jak wam wcześniej mówiłam, tak wam mówię od lat, to sytuacja wcale nie zmieniła moich nawyków. My zawsze mamy sporo mięsa zamrożonego, więc spoko. Jeździmy do sklepu tylko tak samo jak James wczoraj był, warzywa, owoce i jakieś tam jogurty, rzeczy, które wiecie, wychodzą z daty szybko i nie przesadzamy. Co jest w ogóle śmieszne, stwierdziłam, dobra, jak już tak się źle robi, mimo że mamy jeszcze chyba jedną czy dwie butelki mydła do rąk, mówię, a, bo wczoraj oczywiście James nie mógł kupić, mówię, a, zamówię. Chociaż jedną, tak po prostu, dla świętego spokoju. Na Amazonie nie idzie zamówić mydła do rąk. Wpłynie. Na stronie Bootsa też nie. Na stronie Superdraga też nie. Supermarketów nawet nie próbuję.
Więc stwierdziłam, okej, spoko. Głupota ludzka, naprawdę. No ale idziemy sobie zaraz na spacerek, bo James się ze mnie śmieje, że już zaczęło mi odbijać. Tylko, że mi, ja wiem, że ja nie lubię być, wiecie, zamknięta jak w klatce, dlatego właśnie chociaż na spacer musimy iść. Ale to jest śmieszne, bo my tak czy tak zazwyczaj siedzimy w domu, jedynie co, no to idziemy do pracy czy do kina. Ale myślę, że właśnie ten sam fakt zmiany takiej, że nie widzimy się w ogóle z innymi ludźmi, to mi chyba troszeczkę zaczęło odbijać. Ale spoko. Właśnie, pójdziemy na spacer i będzie git. Have a problem with the size of my pasta. That means that you put it in a bowl. It's not a normal bowl, it's a freaking salad dish. It's a perfectly reasonable. It's perfectly reasonable. This is already a big bowl. Okay? This is a kiddie portion. This is a salad dish. No, this is proper pasta bowl. No, and on the camera you can't see the difference between huge and normal. This is baby portion. This is baby portion. I've got Polish, proper portion. I eat stupid amounts of food. Jakby ktoś się zastanawiał, dlaczego ja mam ksywkę Pasta Monster, no to dlatego, że zjadłam trzy razy większą porcję niż James w trybie, że tak powiem, natychmiastowym, a u niego jeszcze połowa. Pasta Monster. Not normal. I'm perfectly normal. No. Tak. No, you're weird.
I'm perfectly normal. No i u nas na standardzie wieczór gier, gramy dalej razem w State of Decay i tak sobie będziemy teraz siedzieć. W ogóle nie pokazałam wam większości z tych zawartości tych wszystkich paczek niespodzianek, które James pozamawiał, bo po prostu szkoda słów. W każdym razie potem przyszła jeszcze jedna paczka, prezent dla mnie, i dostałam taką fajną lampę, która mi się bardzo podoba. Na razie tu stoi, bo lampa, którą czasem widzieliście na vlogach, że stoi na oparciu od kanapy do mojego czytania tutaj książek, się spsuła, więc na razie ta sobie tutaj stoi i ją przekładam na sofę, jak mam ochotę. Docelowo będzie na mojej toaletce. I do tego jest pilot, żeby ustawiać różny poziom jasności i tak dalej. Także bardzo fajna lampka.